Cześć, tu Joanna Grochowska. W tym filmiku na prośbę pana Tomasza rozwiążę takie oto równanie macierzowe. Z równaniami na pewno miałeś do czynienia wcześniej, to już tyle, że te równania były na liczbach. Tym razem zamiast liczb są pewne tablice, macierze. Na macierzach wykonuje się bardzo podobne działania, czyli można dodawać, odejmować, mnożyć, kilka innych działań. Wszystkie one zostały omówione szczegółowo na wielu przykładach w kursie macierzy. Polecam Ci zajrzeć do tego kursu, ponieważ również tam zostały przedstawione, jedna z lekcji w ogóle została poświęcona też równaniom macierzowym. Jak rozwiążę takie tutaj oto równanie? Masz tutaj pewne działanie. Pewna macierz jest przemnożona razy Twój szukany x, do niej dodana inna macierz, w wyniku otrzymasz również macierz, która została transponowana, otrzymujesz coś takiego. Przypominam, transpozycja macierzy to jest po prostu zamiana wierszy na kolumnę, czyli wiersz staje się kolumną. Jak rozwiążę? Skorzystam na początku z takiej oto własności. Wiem, że pewna macierz dokonana i ona transponowana w wyniku daje inną macierz B, to żeby obliczyć tą A, tą pierwszą, wystarczy tą B transponować. Czyli żeby obliczyć to wyrażenie w nawiasie, wystarczy, że tą macierz po prawej stronie ją transponujesz, czyli dokonasz transpozycji. Co musisz zrobić? Po prostu zamienić wiersze na kolumny. Czyli ten pierwszy wiersz staje się pierwszą kolumną, ten drugi wiersz drugą kolumną. Jak dalej rozwiążemy takie równanie? To równanie przypomina zwykłe równanie na liczbach. Gdyby było jakieś 2x plus 3 równa się 5, co robiłeś? Przenosiłeś tą trójkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Podobnie robisz tutaj na macierzach. Tą macierz, która jest już wynikowa, nie jest z wyrażeniem z x, przenosisz na drugą stronę, czyli musisz od tej pierwszej macierzy odjąć tą przynoszoną. Jak odejmuje się macierzę? To jest proste. Wystarczy odpowiednie elementy od siebie odjąć. I te wyniki zapisujemy również na odpowiednich elementach. Co mamy dalej? Mamy równanie tego typu. Co byś zrobił? W tym momencie normalnie byś podzielił obustronnie przez 2. Inaczej pomnożył przez odwrotność tej liczby. Na macierzach nie ma działania takiego jak dzielenie macierzy. Jest mnożenie razy macierz odwrotna. Czyli żeby obliczyć sam x, musimy pozbyć się tego czegoś z przodu, tej macierzy z przodu. Mnożymy razy macierz odwrotna. I jeszcze jedna taka zagwostka, która jest ważna przy macierzach, taki niuans, że ważne jest mnożenie, z której strony wykonasz to mnożenie macierzy. Więc żeby pozbyć się tej z lewej strony, musisz do lewej strony dołączyć macierz odwrotną. Czyli nasze zadanie sprowadza się do takiego czegoś. Więc na samym początku musimy wyznaczyć macierz odwrotną, tej oto tutaj. Szukam macierzy odwrotnej, nazwę ją sobie macierz A. Obliczanie macierzy odwrotnych zostało dokładnie omówione w lekcji trzeciej kursu macierzy. Co tutaj robimy? Patrzymy na wzór. Żeby obliczyć macierz odwrotną, musimy po pierwsze obliczyć jego wyznacznik, później obliczyć coś takiego jak macierz dopełnień. Czyli na samym początku sprawdzam wyznacznik. Prosta sprawa. Wyznacznik takiej macierzy 2 na 2 to jest przemnożenie to, co jest na głównej przekątnej, odjąć mnożenie liczb, które znajduje się na drugiej przekątnej, czyli minus 2 razy 4, odjąć 10 razy minus 1. W wyniku otrzymujesz dwójkę. To jest liczba różna od zera, a to oznacza, że jeżeli wyznacznik macierzy, który chcesz odwrócić, jest różny od zera, to znaczy, że taką macierz można odwrócić. Dlatego zawsze zaczynaj od liczenia wyznacznika macierzy. Dalej, patrząc na wzorek, potrzebujesz macierz dopełnień. Dla przypomnienia, macierz dopełnień to jest macierz, która na danych elementach tej macierzy będą stały wyznaczniki, które powstaną ze skreślenia danego wiersza i danej kolumny. Czyli jeżeli chcesz znaleźć w tym miejscu, jaki będzie stał element, to patrzysz analogicznie na ten pierwszy element, który stoi na pierwszym wierszu pierwszej kolumny i wybierasz go sobie, skreślasz te wiersze i te kolumny, które stoją na przecięciu, tworzysz z tego, co zostało, wyznacznik. I ten wyznacznik będzie stał w tym miejscu. To co? Chcesz znaleźć ten element tutaj? Na którym miejscu on stoi? Stoi w pierwszym wierszu i drugiej kolumnie, czyli wybierasz analogiczny element, skreślasz ten wiersz i tą kolumnę, na przecięciu których to stoi i z tego, co zostało, tworzysz wyznacznik. Podobnie robisz z tym elementem tutaj, czyli minus jedynka, skreślasz wiersz i kolumnę, na przecięciu których stoi, z tego, co zostało, tworzysz wyznacznik. I analogicznie z ostatnim elementem by było. Chcesz znaleźć ten tutaj element z tej macierzy dopełnień, czyli skreślasz
drugi wiersz i drugą kolumnę, bo na przycięciu stoi ten element. Z tego, co zostało, tworzysz wyznacznik. Dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać o minusach na odpowiednich elementach macierzy. To zostało wyjaśnione dokładnie w tej lekcji trzeciej kursu macierzy, dlaczego tak się dzieje. Czyli co potrzebujesz dalej wyznaczyć te wartości? Tu przypominam, wyznacznik danej macierzy to nie jest to samo co moduł, czy tam wartość bezwzględna, chociaż wygląda identycznie. To jest macierz, która jest jednoelementowa. Wyznacznik macierzy jednoelementowej jest zawsze równy temu elementowi. Stąd wyznacznik z minus jedynki to będzie też minus jedynka. Wyznacznik z minus dwójki to będzie minus dwójka. Wyznacznik z dziesiątki to będzie 10, a że jest z przodu minus, mamy minus 10. I w ten sposób mamy macierz naszą do pełni. No to co, mamy wszystko, by obliczyć macierz odwrotną? Patrzymy na wzór? Mamy. Liczymy. Macierz odwrotna do takiej macierzy to 1 przez wyznacznik, macierz do pełnień i ją jeszcze później będzie trzeba transponować. Czyli zamiana wierszy na kolumnę i pomnożenie razy skalar, czyli liczba z przodu razy macierz, to oznacza, że mnożymy każdy element tej macierzy razy ta liczba z przodu, czyli na druga razy każdy z tych tutaj. Inny sposób wyznaczenia macierzy odwrotnej, kwadratowej, wymiaru 2 na 2. Jeżeli masz macierz 2 na 2, czyli tak jak tutaj, i chcesz policzyć jej macierz odwrotną, to można to szybciutko zrobić, pomijając na przykład ten krok macierzy do pełnień całkowicie. Jak to się robi? Jeżeli macierz A, na literkach ogólnie przedstawię, jest jakieś ABCD, to do niej macierz odwrotna, czyli odwrotna do tej tutaj, po prostu wygląda w ten sposób. 1 przez przemnożenie A razy D, B minus C, widać co to jest? Wyznacznik, czyli to się nie zmienia, 1 przez wyznacznik. A tutaj masz już gotową macierz, przez którą chcesz przemnożyć. Czyli wystarczy, że zamienisz ze sobą elementy stojące na przekątnej głównej, a do tych elementów, które stoją na drugiej przekątnej, dodasz minusy. Zrobisz jakby liczby przeciwne. Tylko to. Patrząc na tą naszą macierz, patrz. Twoja A wygląda w ten sposób. Żeby obliczyć do niej macierz odwrotną, wystarczyłoby 1 przez wyznacznik. Wyznacznik policzyliśmy 2. I przemnożyć to razy macierz taka, że zamieniasz elementy na macierzy głównej, faktycznie 4 zamieniasz z minus 2, a do tych elementów, do tych wartości, które są na drugiej przekątnej, dodajesz tylko minusy, czyli staje ci się minus 10 i 1. Popatrz na ten etap tu. To jest to samo? Co według tego wzorku? No jest. Czyli można byłoby pominąć tu macierz do pełnień i potem ją jeszcze transponować, tylko od razu przejść do takiego tutaj kroku. Więc warto sobie ten skrót dla macierzy 2 na 2, liczenia odwrotnej, sobie zapamiętać, bo on jest bardzo prosty. Mając obliczoną już macierz odwrotną, zostało nam obliczyć już ostatecznie, ile wynosi nasza macierz x, czyli wracamy do równania macierzowego. Macierz odwrotna do macierzy tej A razy druga macierz. Aby przemnożyć ze sobą te dwie macierze, warto zrobić taką sztuczkę, taki myk. Przesunąć sobie drugą macierz do góry i w ten sposób będziemy wiedzieć, co dokładnie ze sobą mnożymy. Bo tu masz miejsce na wynik, i w każdy tych elementów, który chcesz otrzymać w macierzy końcowej, jest przemnożeniem skalarnym odpowiednich wierszy przez odpowiednie kolumny. To znaczy, jeżeli chcesz otrzymać wynik ten tutaj, to jest przemnożenie tego wiersza i tej kolumny, na przecięciu których by ten element stał. Czyli, żeby obliczyć ten tutaj element, mnożysz skalarnie, czyli każdy razy każdy, pierwszy razy pierwsze, drugie razy drugie. Element wiersza pierwszego i pierwszej kolumny, czyli 2 razy minus 2, dodać minus 5 razy 1. Wynik minus 9. Ten element, on stoi na przecięciu tego wiersza i tej kolumny, czyli mnożysz 2 razy 13, dodać minus 5 razy 5. W ten sposób to otrzymujesz. Identycznie postępujemy z tym wierszem, tą kolumną oraz ten wiersz i ta kolumna, czyli 1 druga razy 13, dodać minus 1 razy 5. Jest tyle. No więc w ten sposób obliczyliśmy naszą macierz. Dokonaliśmy mnożenia dwóch macierzy. I w ten oto sposób dokonaliśmy wyznaczenia x-a z tego pierwotnego równania macierzowego. To jest wynik. Jeżeli chciałbyś poznać więcej przykładów, jak rozwiązuje się równania macierzowe, chciałbyś sobie przypomnieć, utrwalić obliczanie macierzy odwrotnych, obliczanie macierzy do pełnień, mnożenie macierzy, dodawanie, odejmowanie i wszystkie inne działania, polecam kurs macierze. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.